Felieton familijny z baśniową fabułą o pradziejach regionu w pierwszym wieku naszej ery. Tak najkrócej zdefiniować można film, nad którym ruszyły prace. Saga o Gdyni w Jantarze Zaklęta wbrew pozorom nie tylko o Gdyni będzie opowiadać. Pojawią się utwory w języku szwedzkim, sam film będzie w dwóch wersjach językowych. Nie zabraknie też akcentów kaszubskich. Wczoraj odbył się casting do filmu. Tego typu odgłosy z zamkniętych drzwi sali, gdzie odbywał się casting, działały na wyobraźnię oczekujących. Teraz zabawimy się. Trzy scenki chciałbym, żebyś mi odegrał. Spokojnie, zrelaksuj się. Wyobraź sobie, że zaginęłeś w lesie. Ten las jest bardzo zły. Gdzieś przechodzisz między drzewami. Tęsknisz za rodzicami. Las jest bardzo groźny. Za każdym drzewem czai się jakaś zła moc. Prosiłbym Cię o wstanie, wyobrażenie sobie, że na tej sali jest las i odegranie tej roli po słowie akcja. Zadanie często niełatwe, podobnie zresztą jak i realizacja filmu kina niezależnego. To fascynacja historią i kulturą oksywską była impulsem do stworzenia filmu. Gdzieś śledząc szlak bursztynowy i interesując się historią starożytnego Rzymu, dotarłem szlakiem bursztynowym do Gdyni. I w tym momencie dowiedziałem się o kulturze oksywskiej, o osadnictwie ludów skandynawskich, gotów, gepidów na naszych ziemiach. Realizacja filmu jest na etapie zbierania ekipy aktorskiej. Wczoraj w gdyńskiej Imce odbył się casting. Chętnych nie brakowało. Musiałem zmienić się w wilkołaka, zrobić przemianę, bronić księżniczki przed złymi ludźmi i być przybocznym siepaczem księżniczki. Trudne zadanie? Pierwsze dwa tak. Ostatni to tak troszkę mniej, ale sama przemiana albo walka z niewidzialnym przeciwnikiem za pomocą tarczy, miecza, to jest dosyć skomplikowane. Podobne zadanie do wykonania miał Marek. Nieskrępowany publicznością i kamerami przeobraził się w wilkołaka. Przyszedłem dzisiaj na casting do filmu Saga o Gdyni w Jantarze Zamknięta, dlatego, żeby spróbować swoich sił po prostu w filmie. Próbowałem swoich sił w różnych warsztatach, tam robiliśmy spektakle. Teraz trochę bardziej poważnie biorę udział w Południowo-Bałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego. Nadal poszukujemy pań, nadal poszukujemy chłopca o jasnych oczach, niekoniecznie blondyna, w wieku 8, 9, 10, nawet do 12 lat, także jest to szeroki przedział. Również intrygujące pod względem twarzy, figury kobiety. Figura, twarz jest dosyć istotna, bo tutaj mamy 3-4 ciekawe role kobiece. I nie trzeba, jak Marek, mieć doświadczenia scenicznego. Jak dodaje reżyser, diament zawsze można oszlifować. Julia na casting przyszła spontanicznie. Skierowałam się tutaj właściwie dlatego, to była spontaniczna decyzja. Wracam z kolegą właśnie tutaj ze skwerku i powiedział mi o tej sadze, zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Musiałam udawać władczyni jaszczurkę. Nie do końca wiedziałam, czy to miała być władczyni czy jaszczurka, bo to mi się kłóci. Potem musiałam tańczyć i śpiewać jak w Noc Kupały. Co prawda nie przypominałam sobie żadnej słowiańskiej piosenki, więc zaśpiewałam sobie w laskotek na płotek. Tańczyłam wokół ogniska. W sumie fajna zabawa. Jednak nigdy nie wiadomo, co z takiej zabawy wyniknie w przyszłości. Może główna rola. Casting uzupełniający ma się odbyć w najbliższym czasie. Zainteresowani powinni śledzić stronę filmu i profil facebookowy. Gotowy produkt, Saga o Gdyni w Jantarze Zaklęta, pojawić się ma na jesieni i jeszcze tego roku.